Cześć, witajcie, Neska TV, po raz kolejny w Słubicach w prowincji. Dzisiaj wyjątkowy wieczór, ponieważ gościła tutaj właśnie Zebra. Zespół z Wrocławia, wieloosobowy skład, dzisiaj troszeczkę w mniejszym, bo sześcioosobowym, ale wyjątkowy koncert, ponieważ promujący płytę, która tak naprawdę dopiero wychodzi 13 października, a dzisiaj mamy 5 października, czyli przedpremierowa okazja, aby się spotkać z zespołem. Za chwilę wejdą do naszej Nyski, porozmawiamy troszeczkę o ich twórczości, o tym, co robią, jak wygląda ich muzyka. Poczekajmy na nich, już do nas idą. Słuchajcie, jeśli wam jest zimno, możecie przymknąć drzwi, jeśli chcecie. Słuchajcie, zadam wam na pewno kilka pytań. Jeszcze nie mam pojęcia jakich, więc będziemy improwizować jak zwykle. Jesteśmy gotowi? A ty nie co napisałeś? Nie, to już to nieaktualne. To już było wczoraj, albo na ten. Dobra, już jest dziś. No właśnie, kurczę, czekajcie. Dobra, słuchajcie, jakim zwierzęciem jest zebra? Zwierzęciem w paski na pewno. Ale muzycznym. Muzycznym? Nie wiem. To... Kontrastowym. Tak, bardzo tak. Kontrastowym. No, wasza muzyka nie jest kontrastowa. Nie jest tylko białe i czarne. No, jeszcze są, na przykład są długie, krótkie paski. Są na przykład jeszcze... W ogóle jest jeszcze cała przyroda, która otacza to zwierzątko, prawda? A jaka jest to przyroda? No taka psychodeliczna, czasami groźna, czasami romantyczna, czasami bardzo pogodna, czasami niespokojna, zaskakująca. Może być różna. Macie jeszcze jakieś inne wyrażenia na temat tego, jakim jest zwierzęciem? Zebra? Łukasz. Zebra. Taka, wiesz, nieoswojona. Dzika bestia z lasu. Słuchajcie, właśnie jesteście tuż przed wydaniem oficjalnie płyty. Znaczy płyta już jest, tak, już pachnie tam, po prostu paruje jak z pieca wyciągnięta. Widziałem na stoliku. Gdybyście mi, laikowi muzycznemu, nazwijmy to, chcieli zaproponować, dlaczego miałbym posłuchać waszą płytę, to dlaczego miałbym jej posłuchać? No bo wyobraźmy sobie tak, że dzwonicie do moich drzwi, ja otwieram w piżamie, stoją dwie piękne panie i proponują mi na przykład wasze wydawnictwo. Dlaczego mam je wziąć i włożyć je do odtwarzacza? Myślę, że to jest taka opowieść, taka trochę bajka dla dorosłych i właśnie można jej tak sobie posłuchać. Zaczyna się i kończy jak taka właśnie baśń, jakaś dziwna bardzo. Czasem z morałami, czasem bez, ale na pewno właśnie taka bajka dla dorosłego człowieka i tak mogę ją polecić. I tekstowo, i muzycznie. Tak jakby ona zaprowadza do jakiejś innej krainy, jakiegoś dziwnego świata i myślę, że fajnie posłuchać czegoś takiego i tam się znaleźć. Słyszę was po raz kolejny na żywo i zawsze, za każdym razem, kiedy słucham zebry, odnajduję jakieś inne dźwięki. Gdybyście chcieli postawić swoją płytę na półce w jakimś sklepie muzycznym, gdzie ona by się znalazła? Przy jakichś wykonawcach i w jakim dziale? To jest najtrudniejsze pytanie.
wydaje, że... Gdzie chcielibyście, nie? Wydaje, może... że w dziale elektronicznym przede wszystkim, nie? Tam tak, AKD, jakieś tam mikrofony, czajniki. Tak, tak. Ja oczywiście żartuję, gatunkową muzykę. Więcej. Więcej troszeczkę o tym dziale. Chyba jakaś taka niezależna, eksperymentalna, no. Zawsze to tak jakoś tak... Tak to funkcjonuje po prostu, no. Wiecie, no niestety szufladkujemy tą muzykę, niestety, tak? Szufladkujemy, no bo po prostu... To jest też takie trochę new romantic. Bardziej new, tak. No, a ja myślę, że można by ją w każdym dziale umieścić. I to by było fajne. I tu i tam, wszędzie po jednej płytce. Ja na przykład mam takie swoje określenie. Nawet zresztą teraz taki baner reklamowy, który promuje ten album, się będzie pojawiać w internecie. I tam jest takie hasło: wybuchowa mieszanka elektroniki, dubu i etno. Mi się wydaje, że to jest fajne określenie. Takie, ale nie ma takiej półki. Muszą zrobić nową półkę. No właśnie, chciałem zaapelować. Słuchajcie, drodzy, nie wiem, szefowie dużych sklepów, małych sklepów, pamiętajcie, że należy stworzyć nową półkę na muzykę właśnie Zebry. Słuchajcie, za chwilę rozpoczynacie tak naprawdę trasę koncertową, która liczy, no, sporo koncertów. Łukasz, ile koncertów? 13. 13, ten, jesteście przesądni? 13 jest premiera. I 13. Powiem ci, że 12 było zabukowanych, ale parę dni temu się pojawił 13, więc jeszcze go nie ma nigdzie w internecie, ale już jest pewny Kraków. To zadecydował przeznaczenie, tak 13 jakoś się nas trzyma, zobaczymy co będzie dalej. Słuchajcie, w ogóle tak, nie? To, że 13 wydajecie płytę, 13 koncertów, a w tym roku jeszcze koniec świata. Jezus Maria, to jest jakiś kataklizm. A już się odwołali. Tak. Ale mamy taki plan, żeby zagrać koncert na właśnie na koniec świata. Ale, ale to kiedy? Brawa to kiedy? Pracy. To kiedy? Na trasie. 13 będzie szczęśliwa, no. Kończymy trasę, jak będzie świat. 13 będzie szczęśliwa. Słuchajcie, no to jak już zaczęliśmy rozmawiać o trasie, opowiedzcie trochę więcej, no bo jesteście na pierwszym koncercie tej trasy, to jest Sulędzin, wiadomo, bardzo fajne miasto. I kolejne koncerty, również za granicą. Tak. Zagramy całą trasę. Ale ja mogę powiedzieć, bo na przykład... Możecie powiedzieć, z czego się spodziewacie, o tak. Dobrej zabawy na pewno. I szalonych Czechów, którzy po prostu są najlepszymi w ogóle odbiorcami. Kurde, znają się na muzyce. Doceniają dobrą muzykę. I dobry alkohol z Polski. Dobry alkohol. Tylko z Polski. Nie z Czech. Słuchajcie, bo my mieliśmy też przygodę tutaj z Czechami. To naprawdę są fajni ziomale, bo ja znam taki rockowy zespół Pechota i oni też grali w prowincji, grali na Wake Up i gdzieś tam się przewijają. I oni mówią na przykład zupełnie coś innego, bo wy mówicie, że w Czechach jest fajna publiczność. A oni przyjechali i powiedzieli, że Polacy są zajebiście. To jest po prostu najlepsza publiczność. Kenedyki jedzą i dodatkowo mają siłę przez to, bo Kenedyki są magiczne. To jest jakaś taka historia pewnie, prawda? Że to po prostu może tak chwalili, wiesz, praska, przy was mówili, praska, żeby wam... wiosna i teraz jest na zasadzie takiej, że my was lubimy i my was sobie też lubimy i tak naprawdę tak się wspieramy i to jest fajne, no. Graliśmy dwa koncerty już w Czechach z Zebrą, a jak nie trzy, ale chyba dwa. I fajnie, bo na urodzinach psa graliśmy raz. Znaczy, było super. No, i dostał tort z parówek. Graliśmy właśnie na urodzinach psa Haskiego. Kolega Czech właśnie zaprosił kilka zespołów, specjalnie nas, sprowadził do takiego wielkiego domu w górach i po prostu no, to była wspaniała impreza, wspaniali ludzie. Zostaliśmy bardzo ugoszczeni, naprawdę. Ale też im mówiliśmy właśnie, że nam Czesi się kojarzą, takie wyrazowani są, że naród jako naród i w ogóle. A oni, ale on też mówiąc to, mówił, że nie, to macie tylko taki przesąd, a tak naprawdę ludzie to są... To wszystko tylko ta marihuana. Różni. Ale wiesz, Polacy jedząc jajecznicę w Czechach, przed próbą rano do jajecznicy nam polali szklankę absynta. No ale ten, tutaj może powiem, bo może nie wszyscy wiedzą właśnie o tych koncertach, bo tak rozmawiamy, żeby nie było za dużego poziomu abstrakcji, więc właśnie 8 listopada zagramy w Pradze, w Cross Clubie. To jest rewelacyjny klub, znany w ogóle w Polsce i w Europie, tam masa fajnych składów występowało. I dzień później gramy w Brnie. No i bardzo się cieszymy, bo w sumie mieliśmy taki plan, żeby z tą płytką pojechać trochę gdzieś tam, nie tylko po Polsce, ale dalej. Więc zaczynamy od Czech, a być może po Nowym Roku zagramy na Wyspach. Jest taki plan, żeby w Londynie zagrać, w Cork, w Dublinie i to tam jakoś się powolutku klaruje, ale to na razie jeszcze takie wstępne plany.
Proszę, prezentacja. Co? Już z podpisami. Już z podpisami, jest krążek. Rasta i szaleje. A na początku jest takie malutkie. Ale jeszcze jest książeczka. Mam pokazać całą? Tak, oczywiście, prezentacja musi być. Proszę bardzo. Każdy tekst jest ważny, więc każdy się znajdzie w dalszym opakowaniu. O. Starą. Wyobraźmy się, że ktoś wziął udział. Nie zdradzajmy wszelkich sekretów. Żebyście wiedzieli, kto wystąpił na tej płycie, zagrał, aby soczystości nadać temu krążkowi, musicie kupić tą płytę, słuchać i napawać się nie tylko muzyką, ale i tekstem. A ja tylko jeszcze dodam, że na stronie karton.pl za dni kilka będzie można sobie kupić taką koszulkę. Która jest ładna. A też ma. O, Marcin też ma. Z okładką naszej płyty. W różnych rozmiarach dla pań i dla facetów, no tyle. A ja bym chciała powiedzieć, że jeszcze przede wszystkim olbrzymie podziękowania dla Wiktorii, dla Aliny i dla Kluka, którzy też świetnie nagrali się na płycie i bez nich to by nie była taka płyta. Na koniec, bo wiem, że jesteście zmęczeni po koncercie w Słubicach. Chciałbym wam życzyć oczywiście jako Nyska TV spełnienia marzeń osobistych i przede wszystkim muzycznych. I możecie sobie przy okazji naszej kamery pozdrowić wszystkich, którzy, nie wiem, przysłużyli się, że ten wasze wydawnictwo jest tak wspaniałe. No ja na pewno chciałabym bardzo pozdrowić wszystkich, którzy zagrali na płycie, bo jest to bardzo dużo osób, więcej niż w ogóle cały nasz skład. Mamy bardzo dużo gości i świetna to była współpraca, bardzo inspirująca. Także. A może trochę tak bardzo szybko o gościach. Kto był i co robił i dlaczego akurat oni? Ja wszystkich nie wymienię, ale na pewno zaśpiewała z nami Nini, świetna wokalistka z Danii, która śpiewa w Teatrze Zar. Zaśpiewał z nami Borsuk, aktor Teatru w Zielonej Górze. Zagrał z nami Marek Petrowicz, perkusista Świetlików, Siekierka, perkusista Jamala. Także jest ich trochę, jeszcze kilka osób, może teraz Łukasz. Tak, jeszcze kilka osób. Któż tam... Zagrała z nami Gaga, która na skrzypcach, która gra również z Rejzapami. Głównie w Katowicach, w Częstochowie, Boże, przepraszam. Kto jeszcze zagrał? Marek powiesił na trąbce. Także jest. Dobrze, kogoś nie wymienicie. Ja bym jeszcze chciał pozdrowić Kasię Wydrę, która wydaje naszą płytę i bardzo nam pomaga w ogóle w tych naszych zmaganiach tutaj z tym albumem. Wszystkich ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty, którzy nas wspierają, rodzinę przede wszystkim i przyjaciół. No na pewno, gdyby nie Kasia, to by się tak szybko nie udało, także wielkie podziękowania dla niej i olbrzymie buziaki. I jeszcze Anię, która zaprojektowała okładkę, okładkę naszej płyty i Sebastiana, który zrobił pierwszy klip do kawałka Rewolucja i niebawem ukaże się drugi singiel, też z fajnym teledyskiem. Kinder niespodzianki.
śmieszne chatki. Jeszcze. Tak jest. Że jestem zmęczony. No właśnie. No jeszcze chciałem podziękować Markowi z studia The Rolling Tapes, który się dużo przyłożył do tej płyty, jeśli chodzi o brzmienie. Czy to już wszyscy? Czy my mamy kogoś jeszcze? To my dziękujemy. Ja tylko jeszcze powiem, że bardzo się cieszę, że jutro gramy w Sulęcinie. Ja też. Dlatego, że Darek, mój przyjaciel z Oliby, właśnie pochodzi z Sulęcina i od wielu lat mi opowiada o tym mieście, więc będę pierwszy raz tam i sobie nawet muszę zobaczyć i mieszkam. Mam nadzieję, że mnie oprowadzisz. Dobrze. Jeszcze pozdrawiamy Folibę, naszą siostrę, kapelę, naszą siostrę wspaniałą, także wszystkich z Foliby, na pewno. Dobra. To wszyscy. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Zebra! Dzięki. Wyprostuj się za siebie, podasz do usta podłogi. Wyprostuj swoje ręce, wyprostuj swoje nogi. Nie analizuj więcej, tylko podzięce. Postaw krok do przodu, jeden i drugi. Jeden za drugim, jeden i drugi. Jeden za drugim, jeden i drugi. Strachu nie ma i nie będzie. Płaczu nie ma i nie będzie. Revolucja. Revolucja.